Dobry wieczór Państwu, nie magister Zarzycki. Trochę się rozkleiłem, jak Państwo widzą. I mimo tej późnej pory postanowiłem nagrać jakiś filmik, w którym się uzewnętrznię. Jakoś się wypłaczę tak do kamery i to może mi pomoże, dlatego że naprawdę, proszę Państwa, jest mi bardzo, bardzo źle. Mam tutaj co prawda taki kleik, który sobie piję, żeby się troszkę skleić. Proszę Państwa, to niewiele pomaga. Nawet wziąłem sobie taśmę klejącą, nożyczki, żeby ewentualnie tym się ratować przy tym rozklejeniu strasznym, ale naprawdę jest, proszę Państwa, źle. Bo, proszę Państwa, przyznam się Państwu szczerze, tak jak jeszcze nikomu się nie przyznałem do tej pory, że ja od dzieciństwa chciałem być kosmitą. Ale niestety wychowałem się w takiej rodzinie, w której była przemoc domowa. I z powodu tej przemocy domowej, proszę Państwa, mamy to, co mamy, czyli i magistra Zarzyckiego w całej, że tak powiem, w całym nieszczęściu. Powiem Państwu wszystko od samego początku. Otóż zaczęło się to od tego, że obejrzałem w telewizji film o latających talerzach. I proszę Państwa, ten film mnie zafascynował. To było coś, co jakby poruszyło ukryte struny mojej duszy. I tak się stało, że następnego dnia były imieniny mojej mamusi i mamusia dostała taki piękny komplet z porcelany, w którym były między innymi talerze. Był komplet talerzy, nie pamiętam, 12 było ich chyba, czy coś koło tego. No i proszę Państwa, łatwo się domyśleć, co ja zrobiłem. Gdy mamusia poszła do pracy, ja wtedy miałem tak gdzieś chyba z 5 latek, razem ze swoim braciszkiem, który tam jest o rok młodszy, postanowiliśmy wypróbować, które z tych talerzy są latające. Ja w pierwszym momencie to sądziłem, że wszystkie, ale jak pierwszy talerz puściliśmy na podwórku, a podwórko było takie wybetonowane, proszę Państwa, niestety nie trawiaste, to się okazało, że ten pierwszy nie był latający. Ja mówię do brata, że no do braciszka, mówię tam, Stasiu, wiesz co, spróbujmy tego ten drugi, może ten drugi będzie latał. On powiedział, dobrze. No i spróbowaliśmy tego drugiego, ale ten drugi też nie był latający. Proszę Państwa, sprawdziliśmy trzeciego, no też nie był. I, no nie będę Państwa zanudzał, ale niestety wszystkie te talerze nie były latające. Przy czym, jak już byliśmy, że tak powiem, po tym eksperymencie wróciła akurat mamusia z pracy. I jak zobaczyła to, co się stało, to niestety nastąpiła przemoc domowa. Mamusia łaps za kabel od żelazka, łaps nas, no najpierw mnie oczywiście, bo to ja byłem główny winowajca, jej zdaniem oczywiście. Wybaczam ci, mamusiu, ale źle zrobiłaś, no więc łaps mnie na kanapę. I tym kablem od żelazka, bardzo takim, że tak powiem, gorącym, no tak przynajmniej to odczuwałem wtedy, sprała mi pewną tylnią część ciała. I tak się skończyły moje marzenia o zostaniu kosmitą i o latających talerzach. Ale proszę Państwa, ja się nie poddałem. Trochę się rozkrajam, więc pozwólcie Państwo, że napiję się znowu mojego kleiku. Proszę Państwa, w tym komplecie były nie tylko latające talerze, pardon, one nie były latające akurat, ale były nie tylko talerze, ale były też spodeczki. Takie dosyć spore spodeczki. I jak już tylnia część ciała przestała mi boleć po paru dniach, zawołałem braciszka i mówię tak, Stasiu, talerze nie latały, ale może są latające spodki. Musimy się tylko zabezpieczyć, że gdyby one nie były latające, to żeby im się nic nie stało. Dobrze? A braciszek powiedział, tak, dobrze, Wojtusiu, dobrze. Mówię tak. Wiesz co, Stasiu, wyciągnijmy mamusi pierzynę i tatusiowi, i tą naszą pierzynkę małą taką, i rozłóżmy na podwórku. Tam, gdzie będziemy mieć tak ten nasz kosmodrom do tych latających spodków.
No i tak zrobiliśmy. Rozłożyliśmy. Trochę było wtedy po deszczu, więc trochę było błota, ale wszystko się udało. Wyścieliliśmy całe podwórko tymi pierzynami, poduszkami, akurat lepsze miejsca tutaj, bo teraz to jestem biedny i nie stać mnie na takie prawdziwe, puchowe urządzenia do spania. Więc śpię na beleczem. Ale ciepło ci tam jest. O, pozwólcie Państwo, że go przykroję, bo coś mi tam też mi się zimno zrobiło. Muszę tego kleiczku się jeszcze napić. Więc proszę Państwa, jak już to wszystko żeśmy tam przygotowali do startu latających spotków, to postanowiliśmy, że musimy nasze zwierzątka też wezwać do pomocy, żeby były świadkami, że któreś z tych spotków lata. Więc Kiciusia żeśmy tam wzięli i naszego pieska. Ten piesek i ten kotek się bardzo lubili. To było dwóch przyjaciół, proszę Państwa. Naprawdę, to się rzadko zdarza taka przyjaźń między kotem a psem. Żyli nie jak pies z kotem, ale po prostu jak dwaj przyjaciele z boiska. No i wyobraźcie sobie Państwo tą scenkę. Pierzynki, poduszki. Wszystko jest ustawione. I ja rzucam pierwszy spodek w kierunku tego kosmodromu. I proszę Państwa, co się stało? Kot się wystraszył. I zaczął uciekać, a pies za nim. I proszę Państwa, zrobiła się taka kotłowalina. Kot się schował między te pierzyny. Pies zaczął go tam szukać, tarmosić za te wszystkie pierzyny, za te wszystkie różne poduszki. Proszę Państwa, zrobiła się po prostu zima, dlatego że to pierze wszystko wyleciało w powietrze. No i w tym momencie wrócił tatuś z pracy. Tatuś, jak to wszystko zobaczył, to chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, co było dalej. Nastąpiła przemoc domowa. Tatuś ściągnął pasek, rozłożył nas na kolanie, brata na jednym kolanie, mnie na drugim kolanie i nurze tym paskiem nas po tych naszych tylnych częściach chciała okładać. A my płakaliśmy, a my błagaliśmy, tatusiu, nie rób tego. Ale tatuś niestety to wszystko wykonał, tak jak był zdenerwowany i powiedział, że nam wybije z głowy te wszystkie różne tutaj psoty. I tak, proszę Państwa, można powiedzieć, że skończyły się moje marzenia o zostaniu kosmitą w latających spotkach, latających talerzach. Ponadto rodzice mnie molestowali. Ciągle, Wojtuś, ucz się, żebyś został człowiekiem, żebyś został kimś. Ale najważniejsze, żebyś był człowiekiem. A ja, proszę Państwa, nie chciałem być człowiekiem, ja chciałem być kosmitą. Ale co było robić, jak pasek ciągle był w pogotowiu, a kabel żelazka też tam wisiał na haku. No więc zostałem po tym molestowaniu i po tym przemocy domowej, zostałem malem książkowym, czytałem różne książki. Zwłaszcza, proszę Państwa, o kosmosie. Przeczytałem wszystkie książki Lema, jakie były tutaj w Staszowie w bibliotekach. Począwszy od parafialnej, skończywszy na szkolnej, minąwszy po drodze bibliotekę miasta i gminy, czy tam powiatową, nawet nie pamiętam jaka wtedy była, bo byłem wtedy malutki. Co jeszcze przeczytałem, proszę Państwa? Czytałem Juliusza Verne, Podróż na Księżyc, czy Wyprawa na Księżyc. Wszystko, proszę, o Na Srebrnym Grobie, chyba Żuławskiego też czytałem. Proszę Państwa, wszystko, co miało związek z kosmosem, ale nie tylko. Byłem po prostu malem książkowym po tej molestacji i tej przemocy domowej, której doświadczyłem. Poszedłem, proszę Państwa, na studia. Nie wiadomo, jak to na studiach. No, człowiek się troszkę uczy, troszkę się nie uczy, troszkę podrywa jakieś miłe, piękne studentki, zwłaszcza z młodszych lat, jak człowiek jest na starszym roku. Ale proszę Państwa, moje marzenia o byciu kosmitą, o kosmosie w ogóle, o gwiazdach, wtedy się rozbudziły na nowo. I te wszystkie dziewczęta ciągle mi powtarzały. Wojtek, no nie bujaj, że w obłokach, no zejrzesz na ziemię. Nie bądź taki oderwany od rzeczywistości. No i proszę Państwa, no i w tej sytuacji łatwo się Państwu domyśleć,
że żadna z nich mnie na dłuższą metę niestety nie chciała, bo byłem takim troszkę niebieskim ptachem, lekko duchem, piękno duchem. Bujałem ciągle w obłokach i zostałem sam jak palec i zostałem po prostu starym kawalerem. Ale jeszcze nim zostałem starym kawalerem, to zatrudniłem się w szkole. No i proszę Państwa, pracowałem w tej szkole oczywiście. Pomagał mi ten tutaj mój przyjaciel Alf, prawda? Pokiwaj głową, że tak było, tak widzą Państwo. No i proszę Państwa, problem odżył ponownie. Pan dyrektor ciągle mnie strofował. Wojtek, a po co ty przynosisz tego miśka do szkoły? Ja mówiłem, panie dyrektorze, jakiego miśka? Jak to jakiego miśka? No tego miśka. Nie? Ja tłumaczyłem panu dyrektorowi, że to nie jest misiek, tylko to jest Alf. No to on znowu tam, po co Wojtek przynosisz tego Alfa do szkoły? No ale przynosiłem i on to jakoś dzielnie znosił. Do momentu wizytacji. No proszę Państwa, w czasie wizytacji, ale proszę Państwa, ponieważ się znowu rozklejam, pozwólcie Państwo, że napiję się kleiku. Ach, pycha. Proszę Państwa, w czasie wizytacji pomyślałem sobie coś takiego, że w kosmosie, wtedy kiedy się podróżuje na jakieś inne galaktyki, a wiedziałem to z książek Lema, na przykład Obok Magellana, czy Powrót z gwiazd, czy tam jeszcze Solaris, powiedzmy, wiele innych wspaniałych książek, czy opowieści o pilocie Pirksie, Dzienniki gwiazdowe. No proszę Państwa, Lema miałem w jednym palcu już wtedy oczywiście. Więc wiedziałem, że często w kosmosie, w czasie takich wypraw kosmicznych, proszę Państwa, zdarzają się awarie. Oj, proszę Państwa, ale ja tak Państwu opowiadam, ale tak się rozkleiłem. Zapomniałem założyć szlachmycę, bo ja, proszę Państwa, zwykle śpię w szlachmycy. Nie wiem, nawet na którą stronę ją założyłem. Tak, dobrze, czyste ręce, bo z drugiej strony, proszę Państwa, jest stop korupcji. Bo prowadziłem taką akcję antykorupcyjną w tej szlachmycy, tutaj przed urzędem powiatowym. Więc pozwólcie Państwo, że od razu mi cieplej w głowę. Od razu się lepiej czuję, ale się dalej rozklejam, więc troszkę się skleję. Proszę Państwa, więc postanowiłem, że w czasie tej wizytacji zrobimy próbną taką katastrofę kosmiczną, że nastąpiła jakaś awaria, uderzenie meteorytu, czy coś takiego, czy jakieś zderzenie z czarną dziurą. I poprosiłem całą klasę, żeby przyniosła bandaże i się pobandażowała. No i tak ta klasa zrobiła. No i myślałem, że zostanie to docenione. Moja taka przezorność. Że tak myślę o wszystkim, nawet o jakichś katastrofach kosmicznych, które mogłyby się zdarzyć, a przecież ta młodzież kiedyś, jak dorośnie, będzie podróżowała w kosmos, dlatego że przecież tych podróży kosmicznych, proszę Państwa, nie unikniemy. No, może my starsi to jeszcze unikniemy, ale ta młodzież, którą wtedy uczyłem, podejrzewam, że nie. No, ale proszę Państwa, co się okazało? Pan dyrektor, jak to zobaczył, to się po prostu wściekł. Pan wizytator się przestraszył. Pan wizytator zrobił się blady, pan dyrektor zrobił się czerwony, ja się zrobiłem zielony i pan dyrektor mnie wywalił z roboty oczywiście. I wręczył mi takie pismo, że nie mam kwalifikacji, mam czynę jakiegokolwiek przedmiotu w szkole i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa. I znowu zostałem, proszę Państwa, na lodzie. I tak się Państwu teraz tutaj wywewnętrzniam, uzewnętrzniam, że proszę Państwa, całe życie marzyłem o tym, żeby być kosmitą. I mam nadzieję, że moje marzenia się spełnią. A teraz pożegnam się z Państwem. Dobranoc.